Dobra, Facebook też już leci, moi drodzy. 181 rozruch z koczym Majkiem. Dobrze, dobrze. Witamy YouTube, witamy Instagramy, cześć Facebooki. Cześć, cześć, cześć. Swój głód życia przełóż na głód efektów, na głód realizacji. Jeszcze, dociśnij. I oczywiście YouTube już się wypierdala. Połącz jeszcze raz. Arlena, nieważne gdzie, ale ważne ze sobą. Cieszę się. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jaką muzyką katuje coacha Majka jego córka od rana, to sugeruję odpalić później Instagram i zobaczyć tam stories. No, Gosia już się rozbiera, tak? Pomóc ci to ściągnąć? Bardzo proszę. No. Ja powiem ci, jakbyś miała tą bluzkę bez stanika, uznałbym, że jesteś odważną kobietą. No, wyzwanie, no. Olga, już jestem. Od wczoraj biznes w Excelach. Zajebiście. Tutaj też właśnie pisał Damian. Zuzanna, Mike, dostałem link, do kiedy mogę kliknąć i kupić. Zuzanna, z reguły każdy, kto ma linki, ma tylko 3, a więc wczoraj chyba ja z 10 osób wymieniłem, ponieważ każdy chciałby link, ale potem nie klika. To jest też mikro ćwiczenie dla ludzi. Na YouTubie zacina, pisze młody. Dokładnie tak. Coś, kurde... Powiem wam, że no, ciężko w tych czasach z live'ami. A więc, moi drodzy, dziś mamy 12 kwietnia. Jeśli mamy Q2, coacha Majka, to mamy od rana zajebistego frame'a. I ten frame mówi, kim będziesz, jeśli to, co robisz i jak robisz, co robisz i jak robisz, to jest Sebastian, cześć, dzisiaj mam ci tam koszulę, zamierzam ci wysłać. Co robisz, jak robisz, określa to, kim jesteś i kim się stajesz. Jeszcze raz. Uwaga, bo to jest jeden z filozoficznych frame'ów coacha Majka. Dzień dobry. Kim będziesz? Kim się staniesz? Jeśli to, co i jak robisz, określa to, kim jesteś i kim się stajesz. Jak myślicie, jak to wpływa na wasze życie? Alicja pisze na Facebooku, jest lepszy dźwięk. Damian pisze po angielsku. Konnichiwa, Adam! Michał ma. YouTube oczywiście się wysypał. Damian, czy transmisja płatna będzie na Łajapie? Oczywiście, że tak. Damian, już tam nawet powinna lecieć transmisja testowa. Bo do płatnych transmisji używamy troszkę innego sprzętu. Cały czas analizujemy i testujemy, czy warto będzie wydać te kilkadziesiąt tysięcy na rok na live streama, ale jednak, żeby można było kupić live streama i zapłacić licencję, to musimy mieć minimum 1000 osób w abonamencie. Co prawda brakuje nam jeszcze może z 2-3 setek, także zbliżamy się. Dziś, moi drodzy, na tym porannym darmowym live zdobywacie najnowszą moją płytkę Vol 2 The Best of Coach Mike. A wszyscy, którzy są w biznesie w trzech celach, gratuluję. Te oto zajebiste t-shirty produkowane przez coacha Mike'a wędrują do was, pachnące świeże. Ewentualnie za dopłatą możemy tak zrobić, że na przykład wysyłam wam t-shirty, w których spałem albo chodziłem. Na przykład dotykałem się, zakładam twój t-shirt, się dotykam. Po sutkach 10 zł, po szyi 15, po brzuchu 20. Boże, i wiedziałem, że ta piosenka, którą mi puści Aurelia od rana, będzie chodziła w mojej głowie. Nie puszczę jej na Facebooku. Chociaż pana Zenona i akcent pozdrawiam. Moja córka ostatnio cały czas słucha przez te oczy zielone. Od rana telefony dzwonią i mi się live'a przyłącza. Widzicie, zaśpiewałem wam, a telefon. A więc, kim jesteś? Jeżeli to, co robisz i jak robisz, wpływa na to, kim się stajesz. Czyli w moim przypadku, jak ja sięgnę sobie pamięcią,
Tak, na YouTubie totalnie przerywa, więc jeszcze raz kliknę i po prostu się zmęczę. Moi drodzy, na YouTubie sugeruję przejście na Facebooka, dobra? Bo naprawdę męczy mnie to klikanie cały czas ponów transmisja, więc dzięki. Bam. YouTube zamknięty, Instagram jest. Maja, co robię? Oglądam coacha Majka. Kim się stanę? Kimś świetnym, kto będzie umiał wykorzystać wiedzę w praktyce. Okej, Maja, podpowiadam Ci jedną z ćwiczeń i strategii. Jest to nic innego jak linia czasu, którą można stosować. W wielu różnych kulturach stosowało się wybieg mentalny i psychiczny, wyobrażenia sobie, dokąd mogę dojść, co mogę osiągnąć. Dziś, XXI wiek, który, jak wiecie, ewidentnie... Co my promujemy? Promujemy pokazywanie cycków i dupy na Instagramie. Promujemy szybkie jedzenie, szybkie efekty. My jesteśmy światem instant. Wszystko ma być szybko. Szybki orgazm, szybkie żarcie, szybkie wyżyganie, szybkie zestranie, szybka kariera, szybki sukces, szybki hajs, szybkie długi i szybka chujnia po prostu. A więc my dzisiaj, kiedy słyszymy, że ktoś nam mówi, wyobraź sobie jak będzie, wyobraź sobie co się wydarzy, to ktoś mówi, nie pierdol, po prostu to jest głupota. Pisałem o tym w mojej pierwszej książce, Góry Kultury, i tam już użyłem miażdżącego przykładu, który powinien was wszystkich po prostu rozłożyć na łopatki. Też miał na imię Michael, bo Michael to fajne chłopaki. Michael Phelps. Phelps? Dobrze powiedział? Tak, Phelps? Phelps. Phelps, dobrze. Przecież się zastanawiałem, czy mam powiedzieć Phelps, Phelps, Phelps. Jego mama, jak był mały, mówiła mu, Michael, kurwa, zamknij głaza i wyobrażaj sobie, jak płyniesz, synek, płyniesz, kurwa, i zdobywasz złoty medal, synek. I jego trener mu to też powtarzał. Mówił, Michael, ty masz iść spać i puszczać sobie film. Bam, basen, kurwa, raz, dwa, trzy, nie wiem tam ile jest tych ruchów na 50 chyba pływa, nie? Czy na 25? Pewnie ale różne, pływał wszystkie różne, dystanse wszystkie i dystanse. Był rekordzistą. Tak? We wszystkich jebanie jest dobry, nie? On ma tyle rekordów. No i oczywiście teraz, dzisiaj się mówi, że taki Michael Phelps dlatego osiągnął sukces, no bo mega szerokie, wiesz, plecy, duża pojemność płuc i tak dalej, pewnie inny próg tlenowy. Dziękuję bardzo za wpuszczenie. Ale kto wie, czy na przykład nie ogarnął tego, dlatego że faktycznie pływał od dziecka i non stop o tym myślał. A więc wyobraźcie sobie. Dzień dobry, Marcin na Facebooku. Wyobraźcie sobie, kim możecie się stać, ale żeby to było łatwiejsze. Żeby to było mentalne ćwiczenie, nie jakieś tam pierdolenie po prostu, nie jakieś tam wymyślanie. Tak, witam Was, nazywam się Michał Dobrzyniak. Dzisiaj macie przyjemność z coachem Majkiem, czyli z moim alter ego, kiedy się wkurwiam, cisnę i mówię, ja pierdolę, jeszcze. Kto nas nauczył, że wystarczy to? Teraz wystarczy. Ale my, teraz zapominasz o biznesie, zapominasz o rodzinie, o dzieciach. Kariera, co chcesz osiągnąć? To wystarczy. A może, kurwa, więcej. Może więcej. Żeby było więcej w życiu, żebyśmy mieli wpływ na to, kim się stajemy. Powinniśmy wiedzieć, dokąd zdążamy. Mega proste i kurwa totalnie po prostu prozaiczne. Ale jak to jest, że większość Twoich znajomych nie wie? Spytaj się Twojego znajomego, spytaj się. Siema Grzegorz, siema Tomek na Facebooku, siema Aniulka na Instagramie. Spytaj się swoich znajomych, gdzie będą za 5-10 lat. No gdzie będą? Kim będą? Zrób ćwiczenie, które wykonywaliśmy w tej chwili w weekend na szkole coacha Majka, czyli mega zaawansowany program. Ludzie płacą po kilkadziesiąt tysięcy, żeby przez ten cały rok uczyć się ze mną. Zjazd jest co kwartał, więc pamiętajcie, że możecie wbijać na te zjazdy osobno, po prostu są osobne 3-dniowe szkolenia. Ci ludzie jeszcze mają codzienną pracę ze mną, zamkniętą grupę, zamknięty system szkoleniowy i tak dalej, tak? Ponieważ oni chcą albo być coachami, trenerami, albo zarabiać na wystąpieniach publicznych, albo w swoich biznesach być lepszy, albo lepiej rozmawiać z ludźmi, albo lepszym ojcem być, żeby mieć umiejętności rozmowy. Nie? A więc wyobraźcie sobie, że od tego zaczynaliśmy. Tylko teraz dam Wam mega precyzyjny. Aneta pisze, że alter ego coach Mike pobudzają do życia. Yeah! Trzeba być mega precyzyjny. Czyli nie pewnego dnia to będę piękny, bogaty, szczęśliwy i w ogóle cycki mi urosną i w ogóle w bicepsiku mi też urośnie. Nie, konkret. Dzisiaj mamy, moi drodzy, 12 kwietnia. Zajebiście ważna data, 2 dni po urodzinach coacha Majka. Jeżeli nie wysłałeś
mu w prezencie. Oglądasz darmowe live, uczysz się ode mnie przez lata i masz zajebiste efekty, a nie wysłałeś mi nawet żenującego 1000 punktów na wirtualne książki, to źle. Ale 2 dni po rodzinach ciągle jest szansa na życzenia. Mów ludziom, czego oczekujesz, tak? No. A więc, 12 kwietnia 2018. Kim będziesz 12 kwietnia? Jaki to będzie dzień w ogóle? Pierwsze ćwiczenie na tym live'ie darmowym, porannym. Jaki to będzie dzień 12 kwietnia 2023, za 5 lat? Jaki to będzie 12 kwietnia 2028? Kim będziesz? Kim się staniesz? Jeżeli zdajesz sobie sprawę, że to, co robisz dzisiaj, to, czego słuchasz, to z kim się zadajesz, to jak się ubierasz, co jesz, ma wpływ. Piotrek mówi, że ma dzisiaj urodzinki. Zajebiście! Najlepszego, Piotrek! Życzę ci, żebyś za rok siebie nie poznał, a za 10 po prostu rozjebał system, stary. Ponieważ 10 lat temu, jak ja patrzyłem na siebie, widziałem barana w lustrze, w chujowych okularach, brzydko ubranego, z dziwną fryzurą. Nikt mnie nie lubił, nikt mnie nie kochał i totalnie nie byłem znany, nie? Dzięki, Sebastian, dzięki. Wiem, że zapierdalasz. Tak, Karolcia, super sygnety niedługo pojawią się i będziecie mogli i zdobyć, i kupić. A więc, moi drodzy, ewidentnie skupcie się na tym, kim możecie być, ale w określonym wycinku czasu. W określonym wycinku czasu. I dlaczego używamy tego wycinku 5- lub 10-letniego? Otóż dlatego, że nasz umysł potrzebuje takiego wsparcia od nas w klimacie to jest możliwe. Czyli jak sobie powiemy, ja chcę za rok być milionerem, być przepakowany jak hardkorowy koksu, kurwa, być piękny jak Natalia Siwiec, mieć takie zasięgi, w ogóle mieć taką sławę jak Kuba Wojewódzki, to twój umysł, twój własna głowa cię zablokuje, powie, co ty pierdolisz, człowieku. Przez rok to ty możesz nawet zesrać 365 razy. Rozumiesz? A więc musisz mieć daleki horyzont czasowy. Ale uwaga, drugi krok, mega istotny. Najpierw mamy ten daleki horyzont czasowy, czyli mówimy sobie, dobra, 12 kwietnia 2023, czyli za 5 lat, albo 2028 za 10. Mam to, jestem taki, wyglądam tak, czuję się tak, świetnie, a potem się cofasz. No to w takim razie, jeżeli za 10 lat będę miał x hajsu, to ile będę miał za 5? I w ten sposób, możemy to nazwać reverse engineering, czyli odwrócona inżynieria, możemy jechać do tyłu i, jak pisze Grzegorz, zmienić płytę w głowie, że damy radę. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I teraz, moi drodzy, zobaczcie. Dostajecie do mnie ćwiczenie, które mnie osobiście zmieniło życie. Dostajecie ćwiczenie, które moim znajomym zmieniło życie. Ale co wy z tym zrobicie? Paweł, jako pierwszy, jedyny chyba na fejsie, pisze 12 kwietnia 2028, będzie środa. I sądzę, że Paweł, rozjebiesz wszystkich swoimi efektami, ponieważ jeżeli natychmiast stosujesz, to znaczy, że coś z tego będzie. Większość z Was dostaje masę wiedzy za darmo od swoich przyjaciół, znajomych. Wasi rodzice Was karmią wnioskami. Wy tego nie słuchacie. W dzisiejszym świecie jesteśmy zalani treścią, tak? Zalani treścią i sami nie wiemy, czego chcemy. A więc przechodzimy do etapu drugiego tego ćwiczenia. Zatrzymamy się po to, żebym mógł Wam... Och, właśnie UPS też stwierdził, że się zatrzyma. A więc zatrzymamy się na następnym zjeździe. Potrzebujemy do tego puścić Wam 21 utwór z mojej drugiej płyty The Best Of. Pamiętajcie, że udostępnianie dzisiejszego live'a na Facebooku skutkuje możliwością zdobycia tej płyty. Oczywiście można ją kupić za kilkadziesiąt złotych, ale można po prostu zapłacić za listonosza czy kuriera i ci ją wyślę. Oczywiście musisz udostępnić, a później tam live'a wrócić i wyedytować, czego się nauczyłeś. Żeby faktycznie się zmienić w życiu, żeby faktycznie do czegoś dojść, to najpierw musimy mieć wyraźną różnicę między tym, co tam jest, a co jest tu. Kim ja dzisiaj jestem, kim chcę być. Ta różnica musi być duża, z reguły jest duża, ale musi być duża, czyli trzeba ją uwypuklić.
plus musi być daleki horyzont czasowy, żeby nasz umysł, nasza podświadomość uwierzyła, że mamy czas na zmianę. No i drugi etap. Puśćcie wodze fantazji i chęci życia. Masz szansę. 21 track. Możecie znaleźć to na Facebooku. Pokażę wam, wyklę na moment. Na YouTubie łatwiej znajdziecie. Czego ci brakuje? Czego ci brakuje? Ciu. Albo na płycie 21. Od razu mówimy, że to jest z zamkniętego warsztatu. Okej, to jest wideo z zamkniętego warsztatu, ponieważ często pytacie, z czego to jest. Jest bardzo dużo zamkniętych warsztatów, do których większość z was nie ma, nigdy nie będzie miało dostępu, ponieważ no, na tym polega zamknięty warsztat. Ania, Michał, podaj tytuły książek, które warto przeczytać. Aniu, wszystkie książki, ja kupuję wszystko, co wychodzi. Dobra, lecimy, słuchamy kawałka. Chcę zmienić swoje życie. I nie puśćcie wodze fantazji i chęci życia. Masz szansę zmienić swoje życie. I niestety, ale uwaga, to jest najlepsze, kurwa. Do tego trzeba się zmusić. Zacznij od tego, czego ci brakuje. Co cię irytuje, co cię drażni, co cię denerwuje. Skup się na tym. Chcę mieć takie ciało. Okej, nie będę miał dzisiaj, ale pobudź wodze fantazji. Nie ograniczaj się. Nie chciej tylko jednej rzeczy. Jak tylko chcesz kasę, to z jednej strony w tym przypadku nie działa ta strategia 1% wszędzie nie widać, 10% widać. Nie, bo na kasę i tak się pracuje całe życie. Będziesz całe życie zapierdalać na kasę. A więc nie pozwól, żeby pieniądze przysłoniły wszystko. I dlatego też w biznesie w trzech celach, moi drodzy, zaczynamy rano od sprzedaży i ci z was, którzy jeszcze nie mogą być w programie, no niestety musicie poczekać przed majówką albo po majówce, czyli stracicie jakiś miesiąc czasu, chyba że macie znajomych, którzy są i używają, to każdy z nich ma 3 zaproszenia. Oczywiście są zaproszenia płatne, więc wy musicie normalnie kupić, ale dzięki temu możecie dołączyć do nas dużo wcześniej. Ja zapierdalałem 22 lata, często 24/7. Dało mi to duże efekty, ale to nie jest sensowne. To nie jest sensowne, bo niestety, ale się wypalamy, niestety nie jesteśmy efektywni. Dlatego nie można się skupiać tylko na pieniądzach. Jeżeli będziecie planowali to swoje ćwiczenie za 5, za 10 lat, to okej, pieniądze i materialny świat tam będzie, ponieważ żyjemy w materialnym świecie. Musisz zapłacić za jedzenie, za buty, za chleb, za zdrowie. Potrzebujesz zapłacić, a więc musisz zarobić hajs. Ale jak szybko go zarobisz, tak szybko o nim zapomnij. Leć dalej. Myśl o ciele fizycznym, o psychice, o mentalności, o namiętności, o emocjach, o przyjaźni. Myśl o czymś ważniejszym niż pieniądze. Pieniądze są ważne, są zajebiście ważne. Dopiero możemy o nich zapomnieć, kiedy je mamy. Ale co z byciem zgrabnym, silnym, seksowną? Co z słuchaniem fajnej muzyki? Co z inspirowaniem się? Co z radością taką naturalną? Co z tymi chwilami, gdzie weźmiesz psa na, wiesz, pobiegasz, spadł śnieg, to sprawdzisz, kurwa, czy się da bałwana olepić surką. Puśćcie wodę fantazji i chęci życia, no. Musisz się zmusić. Nie wiesz, czego chcesz. Większość z nas nie wie, czego chce. Dotykamy jednej rzeczy i kłębek się rozwija. Wy po prostu nie macie odwagi tego kłębka rozwikłać, kurwa. Boicie się, że tam macie te kurzołaki, kurwa, pod dywanem i tak długo one tam siedzą, aż tam nastrają myszy, szczury i to śmierdzi. Macie te, kurwa, szkieletory w szafach. Masz szansę zmienić swoje życie. Wszystkie nasze myśli nas programują, kurwa. Zastanów się, czego jest w twoim życiu za dużo, czego jest za mało, czego ci brakuje. Wypisz to sobie. Ale pójdź w wodze fantazji. Chcę to. Pierdol, jak na to ludzie patrzą. Bo często pod takimi powierzchownymi słowami są prawdziwe pragnienia. Chciałbym mieć, kurwa, złote Ferrari. Okej, zapisz to sobie. Potem sobie pomyślisz, no na chuj mi złote Ferrari. No nie, no tak naprawdę chciałbym być podziwiany. No, szacunek, kurwa, w oczach ludzi, to jest ważne. Powiedz wyraźnie, chcę tego w życiu. Możecie. Czego chcesz? Czego chcesz w życiu? Różnisz się między swoją wersją sprzed 2 tygodni, sprzed 2 miesięcy, sprzed 2 lat. 5 lat temu jeszcze nie mieliście pojęcia o wielu rzeczach, dzisiaj macie. A więc czemu świadomie tego nie zrobić? Czemu świadomie zaplanować? Pomyśleć sobie, okej, za jakiś czas chcę być lepszy, chcę być lepsza. Chcę być fajniejszym człowiekiem. Ja kiedy urodziła się moja pierwsza córka, Aurelia ma 7 lat,
przez pierwsze 2-3 lata nie potrafiłem się otrząsnąć. To jest mega trudne stać się nagle ojcem, zacząć myśleć nie tylko o sobie. Najpierw musiałem się uczyć, jak to w związku. Uczysz się myśleć o partnerze, partnerce. Później pojawiają się dzieci, zaczynasz o nich myśleć. I tak naprawdę, kiedy teraz mamy drugą córkę, Gaję, która ma, tak jak Aurelia ma 7 lat, Gaja ma 7 miesięcy, to ja teraz mogę powiedzieć, że dzisiaj się czuję wreszcie dobrym ojcem. Niecodziennie. Mam sobie bardzo wiele do zarzucenia, ale dzisiaj się czuję lepszym ojcem, dlatego że te 5 lat temu, 6 lat temu zacząłem nad sobą pracować. Mówię, kurwa, ja nie mogę pracować do nocy, ale muszę. Okej, to zapierdalamy. To minął rok, dwa, to może więcej weekendów, to może zacznę zabierać dzieci na wyjazdy wspólne. Więcej business and pleasure, jeżeli wiecie, o czym mówię. Zacząłem mieć więcej rodziny dookoła siebie. Później, kiedy już dochodziło do tego, że Aurelia miała 4 czy 5 lat, już było mnie bardzo dużo w domu. 6-7 rok to w tej chwili ja codziennie się widzę z Aurelią. Pierwsze lata po prostu przeleciały, ponieważ nie było hajsu. Musieliśmy zapierdalać. No więc czasami jest tak, że ten sygnał dochodzi do mózgu, dochodzi gdzieś do serca i mówimy sobie, chcę być lepszym człowiekiem. Chcę być milszy, chcę być fajniejsza, chcę być ładniejsza, chcę być bogatszy, chcę być pełniejszy. No i potrzebujesz lat na to. A Lena pisze, chcę być zdrowa, żeby spełnić swoje wszystkie marzenia. No to jest tak samo czasochłonne. Bo najpierw przez lata to zdrowie degenerujemy. Myślimy, że wypicie iluś tam, wiecie, drinków wyskokowych, przyćpanie, niedosypianie, że to wszystko po prostu, wiesz, ciało przyjmie. Nie zdajemy sobie sprawy, że kiedy jest uderzenie w kostkę w nodze, to impuls nerwowy idzie aż do samej góry. Nie? Także potrzebujemy ewidentnie jebnięcia często. Tomasz pisze, że to jest prosta merytoryczna komunikacja w zakresie motywacji bez zbędnego lukru. Rozumiem, że to miał być pewnie komentarz do udostępnienia. Dziękuję bardzo, bo tak jest. Zuzanna na Instagramie pisze, nie pij alkoholu od lutego. Luz. Ja na przykład ostatnio polubiłem piwo bezalkoholowe, ponieważ ma smak piwa, a mnie nie zamula. Ale żaden problem. Mam ochotę się napić wina, whisky, piwa, to się napije. Klient przywiezie dobrego bimbru, to też się napije. Wszystko jest dla ludzi. Ale świadomie powinniśmy wybierać to, kim się chcemy stać. Świadomie. Rozumiesz? A więc pierwsza nasza idea. Patrycja pisze, ja potrzebuję być bardziej wytrwała. Wiesz co, może nie do końca bardziej wytrwała, Patrycja. Może potrzebujesz być bardziej... Musisz zaplanować prościej, tak jak biznes w trzech celach, musisz zaplanować prościej to, co chcesz osiągnąć. A więc pierwszy krok. Czy chcesz się zmienić? To jest pierwsze pytanie. Moi drodzy, Instagram i Facebook. Naciśnij serduszko, jeżeli chcesz się zmienić. Chcesz się ulepszyć, chcesz być lepszą wersją siebie. No i teraz zobacz. To jest pierwszy krok. To jest pierwszy krok do zmiany. Chcę. Okej. Świat dookoła nam powie, co ty pierdolisz, tylko że chcesz i ci wyjdzie. Nie interesuj się światem, zainteresuj się sobą. Okej, pierwsze, chcesz. Tak, chłopcio, twój bimber do dzisiaj wszystkim reklamuje i wspominał, że nie można wypić więcej jak jednego kieliszka, bo łeb rozwala, ale smak jest szokujący. A więc zobacz, nie ma czegoś takiego, właśnie tu pisze Adam, że nie ma magicznych suplementów. Znaczy, to zależy. Zależy, ile zapłacisz i jak wydasz tych tysięcy, czy dziesiątki tysięcy, to faktycznie. Ale zobaczcie, o, dam wam przykład z kuracją. Ostatnio jestem w Stanach, wydałem 10 tysięcy na szkolenie dolarów, czyli tam 35 tysięcy złotych, bilet lotniczy 15-20 tysięcy, 50 koła poszło się jebać za przeproszeniem, jestem w Stanach, jestem na konferencji, wychodzi doktor. Doktor, który ma klinikę w Stanach i w Meksyku. I doktor mówi, w tej chwili numer jeden na świecie to stem cell therapy, tak? Czyli terapia komórkami macierzystymi. A więc zapraszam Was, moi drodzy, jesteście na tej konferencji, jesteście, kurwa, grupą wybranych, zajebiście, zapłaciliście w chuj hajsu, a więc ja Wam powiem, jak o siebie zadbać każdego dnia, tu wstawaj o tej, to jedz, tak dalej. Ale gdybyście chcieli, to zapraszam. W Meksyku, w mojej klinice, normalnie tam to kosztuje 20-25 tysięcy dolarów. Teraz, jak dzisiaj jesteś na tym szkoleniu, to kupisz za 10 tysięcy dolarów w ogóle dla siebie i dla partnerki. Wow, kurwa, jak nie, 10 tysięcy dolarów tylko za, wiesz, terapię komórkami macierzystymi. Zajebiście.
No i gość mówi, ale uwaga. Uwaga. Możecie to mieć za darmo. Wszyscy oczywiście, jakiś wałek, pewnie trzeba wprowadzić 10 tysięcy osób do systemu, podpisać cyrograf, kurwa, oddać nerkę i tak dalej. Komuś obciągnąć może, nie? Gość mówi, nasi przodkowie o tym wiedzą. I to jest coś, co mnie fascynuje, dlatego z Kasią kupiliśmy za Poznaniem 21 hektarów i budujemy mental shelter, czyli miejsce, gdzie chcemy połączyć przeszłość z przyszłością i z teraźniejszością. Jarają mnie futurystyczne rzeczy, ale też wiem, że nasi przodkowie wiedzieli lepiej, co mamy jeść, jak mamy jeść. No i teraz ten doktor mówi porównywalne efekty do terapii komórkami macierzystymi obserwuje u ludzi, którzy regularnie stosują głodówki. Dziękuję. I w tej chwili takie na świecie dość popularne IF. Zawsze to pierwsze słowo mylę. Intermittent chyba. Tak, intermittent fasting. Czyli masz okno w czasie, kiedy jesz. I uwaga, nie jestem żadnym twoim doradcą dietetycznym. Ja ci nie każę, wiesz, nie jeść, nie każę ci jeść. Znajdź sobie lekarza, doktora, rozumiesz? Instagram to rozumie? Mam nadzieję, Facebook to rozumie. Ale daję ci właśnie coś, na co ja wydałem kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby to usłyszeć ze sceny. No i ucieszyłem się, ponieważ ja na IF jestem od wielu, wielu miesięcy. Rano wstaję, piję buleta, później kolejny. I regularnie, kiedy mam moc i energię, to stosuję to okno w czasie. Jem powiedzmy od 14 do 18, 20 i koniec. Agnieszka pisze, ja stosuję regularnie głodówki i lewatywy. Dokładnie. Jestem wychowany na lewatywach z branży. To jest standard. Ale znowu, nie róbcie sami w domu, nie czytajcie jakichś kurwa wpisów na blogach, nie oglądajcie filmiku na YouTubie, ponieważ ludzie chcą dobrze, chcemy dobrze, ale przy wielu tematach związanych z własnym ciałem, z własnym mózgiem, z jelitami, no wypadałoby ewidentnie poprosić eksperta, rozumiecie? Pójść się przebadać, zrobić badania krwi, żeby nie zrobić sobie krzywdy, rozumiemy, tak? Tak. Bo my sami na sobie możemy eksperymentować, ja eksperymentuję, ale wam podaję coś, co sprawdziłem. A więc w tym przypadku masz do wyboru. Pojechać do Meksyku, zapłacić te 10-20 tysięcy dolarów, zapłacić za bilet, mieć kurację komórkami macierzystymi, odmłodniejesz, będzie power, może jakieś choroby wyleczysz, ale możesz też regularnie stosować to, co nasi przodkowie stosowali. Piątki, kurwa, głodówka, wielki post. Czujesz? Weekend jeden w miesiącu z mniejszą ilością jedzenia. Nie żremy jak świnie. A więc miejmy świadomość, że ta wiedza jest po pierwsze dookoła nas. Każdy z nas ją stosuje wyrywkowo. Tak? Nawet teraz, zobaczcie, mówimy o tym, a tu Krzysztof pisze, a poleci ktoś dobrą książkę o sprzedaży. Nie potrafimy się skupić. Przez to nam życie przecieka przez palce. Chcemy załatwić wszystko naraz. I to jest przerażające, ponieważ jako ludzie często chcemy uprawiać seks, zrobić kupę i nażyć się w tym samym momencie. A nie da się. Nie da się. Trzeba wybrać. Dlatego w moim przypadku, kiedy mówimy o programie Biznes przez celach, ja was uczę, że od rana się macie skupić na sprzedaży, ponieważ bez sprzedaży, bez pieniędzy nie będzie waszej wypłaty. Wasza firma padnie. Wasz szef, kurwa, pójdzie z torbami, jak większość szefów. On zostanie z kredytami, a ty pójdziesz, znajdziesz nową robotę i będziesz jeszcze obrabiać mu dupę, że ci mało chuj płacił. A więc od rana sprzedawaj, 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 sprzedawaj. 5-6 godzin. Potem skup się na rozwinięciu jakiegoś jednego projektu. Większość z was ma tysiące to do. Macie 50 zadań na dzień. Okej, w jeden dzień to ogarniecie, a w drugi nie ogarniecie nawet kurwa połowy, a w trzeci nie macie siły na nic. A więc po co? Każdego dnia 1%. 1%. 1%. No i na samym końcu większość z was zapomina o sobie. Albo niektórzy myślą tylko o sobie. Co ona myśli? Hobby. Granie na gitarze, bieganie. Przytulanie się, pójście do teatru, do kina. Rozumiesz? Miej czas też dla siebie, dla swojego rozwoju duchowego, osobistego. Czas na pomyślenie, czas na modlitwę, czas na medytację, czas na wyciszenie się. No ale teraz to wszystko, zobaczcie, ta zasada jest za darmo, daję wam ją za darmo. Nie musisz kupować mojego biznesu w trzech celach, nie musisz płacić abonamentu. Śmieszne pieniądze, 97 zł na miesiąc obecnie, ale możesz tego nie mieć. No ale teraz musisz ją zastosować, musisz ją zapisać. Rozumiesz, czy na Instagramie jesteś, czy w chwili na Facebooku, musisz ją zapisać. No i gwarantuję ci, w tej chwili na fejsie 550 osób, na Instagramie 50, masz 600 osób. 600 osób ogląda tego live'a za darmo. Kiedyś musiałbym wynająć halę na to, zapłacić za taki dzień 20-30 tysięcy i mieć 50 osób z obsługi i wszyscy byśmy zapierdali tydzień przed i nie mogli
się wyspać tydzień po. Dwa tygodnie byłyby wydarte z życiorysu. Oczywiście byłoby to mocniejsze, było to fizycznie bardziej intensywne. No przez kilka godzin do Was gadała, nie pół godziny. Ale gwarantuję Ci, że statystyka mówi, że nawet 50% ludzi nie zastosuje tego. Nawet 50%. A więc też się nie bój dzielić ze światem najlepszym. Dawaj ludziom. No ale teraz. Sama ta strategia, ja doskonale wiem, dlaczego ją mogę dać za darmo. Ponieważ sama ta strategia za wiele nie daje. Potrzebujesz mieć wiedzę. Potrzebujesz teraz mieć regularne, dostarczane nowe treści. A więc codziennie dostajesz. Dwa razy w tygodniu są takie live'y jak ten, później są zamknięte. Za moment o 9 przełączamy się na godzinnego live'a ze studia, tylko dla ekipy w biznesie w trzech celach. Tam omawiamy kolejne rzeczy. Później dostajecie codziennie trzy fiszki omówione. Trzy strategie, trzy techniki. Sprzedaż, rozwój siebie lub kariery i rozwój własnego hobby, własnej pasji życia. Ponieważ to muszą być odpowiednie proporcje. A więc, moi drodzy, zaczęło się z petardą, skończyło się może troszkę bardziej filozoficznie. Marzena pyta, powiedzcie coś o głodówkach. Marzeno, jeżeli słyszysz coś, co Cię interesuje, intryguje, to zapisz to sobie. Weź notes, tak? Może to być notes coacha Majka i sobie zapisz. Fajny temat, Michał powiedział, głodówki. Sprawdzić. Postaw znak zapytania. Wykrzyknik. I od teraz, w najbliższe dni, tygodnie, zamiast klikać bez sensu w internecie, zamiast kurwa klikać w coś, co Ci Facebook rzuci na twarz, bo rosyjski system analizy i Facebooka stwierdził, to teraz Cię zaprogramujemy w tym kierunku, to po prostu zamiast przełączać telewizję, gdzie coś jest, po prostu szukaj informacji na temat głodówek. Rozumiesz? Nie stosuj od razu, bo to nic nie da. No i moi drodzy, na koniec, ponieważ za każdym razem coś Wam fajnego daję, doceniam, szanuję Wasz czas, energię. Niestety na Instagramie nie macie jak udostępniać, a więc nie mam jak Wam dawać prezentów w taki sposób jak na Facebooku. Dziękuję bardzo za udostępnianie tych live'ów i za zapraszanie ludzi do tego, żeby się rozwijali. Dziś prezentem dla Was są moje płyty. Druga płyta The Best Of i teraz mamy trzy osoby, które wybraliśmy. Patryk Sypień. Porządny kop efektywności z rana, dobry tydzień, tylko z Coach Mike. Uczę się tego, że nie patrzę, czy ludzie są nastawieni. Pokażę Wam to. Czy ludzie są nastawieni pozytywnie? Czy ja to, co robię, jest negatywne? Ja wiem, co mam robić i chcę się... No akurat z tym negatywnym się zastanowił, ale masz rację, trzeba się nastawiać pozytywnie. Doceniam, że Michał dzieli się z nami darmową wiedzą i tak dalej, a wcale tego nie musi robić. Pięknie. A więc Patryk. Płytka wędruje do Ciebie. Tomasz Molenda. Nic się nie chce po weekendzie? Spokojnie. Też tak miałem przed porannym rozruchem z coachem Majkiem. Czat. Polecam, obejrzyj zamiast wypić kolejną kawę. A jak chcesz, to sprawdź. Biznes w trzech celach. Czat. Dzięki któremu zacząłem choćby wstawać o 5-8 rano. Wow. Kto mnie zna, ten wie, że normalnie spałem do 12. Czat. Tomek. Płyta dla Ciebie. No i Emil Kowalski. Bardzo wartościowy, poranny rozruch z coachem Majkiem. Jest to część programu. Jeżeli ktoś chce z moich znajomych, bam, 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 mam dwa zaproszenia. Super. Moi drodzy. To wędruje do Was. Za chwilę się przełączamy na Biznes w trzech celach, a tam na Was czekają takie koszulki. Ja Wam dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zastosujecie chociaż mikrocześć. Mikrocześć tego, co dzisiaj dostaliście za darmo. Polecam spytać znajomych, jeżeli w tej prawie półtysięcznej publiczności jest masa osób, które nie mają dostępu do programu Biznes w trzech celach, sugeruję dołączyć, ponieważ to jest coś, co Wam zmieni, diametralnie zmieni życie i biznes. To jest pewne. Najpierw to była moja obietnica, później były 2 lata testów, a teraz to sprawdzamy, jak wiele można zmienić. Na fanpage'u macie darmowe tapety. Niedługo czeka nas kilka fajnych bonusów w biznesie w trzech celach, a więc sugeruję dołączyć przed majówką, także sprawdźcie, kto ze znajomych ma zaproszenie, żeby Was zaprosił. Trzymajcie się.